odkryłem, kochani, ciekawą rzecz, która jest zupełnie sprzeczna z tym, co sądziłem przez całe swoje dotychczasowe życie. Odkryłem, że ja uwielbiam być z egoistą, a już szczególnie z egoistką, bo jak się jest z altruistką, czyli z przedstawicielem tego piękniejszego części, tej piękniejszej części świata ludzkiego, to taka altruistka nigdy nie jest szczęśliwa. Czemu? Z prostego powodu. Egoistka wie, czego chce i egoistkę można uszczęśliwić, dając jej to, czego ona chce. Jak ona dostanie to, czego chce, to wtedy jest szczęśliwa. Natomiast altruistka nigdy nie wie, czego chce. Bo altruistka mogłaby być szczęśliwa tylko wtedy, kiedy kogoś uszczęśliwi. I to też tylko częściowo, ponieważ nigdy w to nie uwierzę, że kogoś uszczęśliwiła do końca. I teraz, jeżeli się spotka dwóch ludzi, którzy są altruistami, to oni niechcący idą w kierunku dużego nieszczęścia, gdyż obydwoje nie mogą być nigdy szczęśliwi, bo po druga strona nie jest szczęśliwa. Natomiast jak się spotka dwóch egoistów, to oni czasami mogą się dogadać. Oni mają taką szansę i dlatego, kochani, proponuję wam najłatwiejszy sposób, żeby być i znaleźć szczęście, to związać się z egoistą. On będzie zawsze szczęśliwy, a ty będziesz wiedział, co masz zrobić, żeby był szczęśliwy.